Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was unboxing myszki Razera Deadadera Chrome. Jest to myszka, którą właśnie w dniu dzisiejszym sobie zakupiłem i muszę Wam powiedzieć, że pewnie wiele osób zapyta mnie, czemu akurat Razer, a nie, nie wiem, C-Series, czy też Zowi, bo to jest taka bezpośrednia konkurencja, nie, do Razera, jeśli chodzi o tą półkę cenową. To powiem Wam, że tak, Zowi to chyba najlepsza myszka z tych trzech, ale taka typowa pod CS-a, tak? A ja nie będę grał tylko w CS-a, tylko raz na jakiś czas gram w CS-a, więc bez sensu było brać tą myszkę. Poza tym wszystkie myszki, zanim ja zawsze powiem Wam, jakie myszki kupuję, bo miałem wcześniej Logitecha, miałem też inne myszki, zawsze sobie w sklepie sprawdzę, czy ona leży mi w dłoni i czy jest po prostu mi przyjemnie trzymać dłoń na niej. Tak więc jeśli o tą kwestię chodzi, to Zowi też nie za bardzo mi tutaj przypadła do gustu pod względem, no jeśli chodzi po prostu o komfort, tak? Ona jest komfortowa, ale to też zależy, jaką mamy dłoń. Jak ktoś ma większą dłoń, to też inaczej, inne ma odczucia. Jeśli ktoś ma większą, to też są odczucia inne. W przypadku Razera Deadadera oraz SteelSeries Senai te myszki pasowały mi do dłoni idealnie dosłownie, ale słyszałem, że SteelSeries robi problemy straszne z gwarancją, więc wybrałem Razera. Taki akurat tym motywuje też wybór. Każda jest praktycznie tak samo dobra, więc tutaj pod tym względem nie ma co dyskutować. Jeśli chodzi o Zowi, to wiadomo, do CS-a ona by była chyba najlepsza moim zdaniem, jeśli tam zamierzacie jakąś mechę kupić pod CS-a. Tutaj mamy Deadadera Chrome, czy Chrome, no tak się powinno czytać. Jest to troszeczkę myszka nowsza niż ta z 2013 roku, ten model 2013, ponieważ mamy zmianę koloru tutaj tego loga, nie wiem, dla kogoś to może być bajer, dla kogoś może być to rzecz niepotrzebna. Tak wygląda same pudełko, nie jest, to jest po prostu karton, tak, w środku mamy coś, nie jest to jak przykładowo w myszkach od SteelSeries, że mamy tak fajnie otwierane, to po prostu tutaj w tym przypadku mamy zwykłe pudło. Mamy tutaj osoby, które są sponsorowane pewnie przez Razera. Mamy wszystkie wymienione bajery, które myszka posiada. Też z tyłu jest chyba informacja po polsku, jakie ta myszka ma bajery, więc możecie sobie to poczytać. Tutaj mamy właśnie kolory, jakie możemy sobie zmienić w tej myszce, więc wybór jest dowolny. Oczywiście tutaj kolejne informacje, jaka to ta myszka nie jest dobra, tak? Tak to wygląda. Tutaj mamy też wszystkie te elementy, o których tu była wzmianka, ukazana na rysunku z podpisem, gdzie co się znajduje. No i tu mamy język polski. Z tego co tutaj widzę, mamy ogromną ilość DPI, przystosowana dla osób praworęcznych, pięć niezależnych, programowalnych, błyskawicznie reagujących przycisków, jakieś tam w ogóle, obsługa Razer, no tego programu do Razera, tak, oraz kilka innych bajerów. Ja myślę, że to jest czytelne, jeśli nie, to Wam to przybliżę, abyście sobie też mogli to przeczytać. Myślę, że to jest ważne dla Was. Dobra, czyli widzieliście, co tam ciekawego jest. Jak ktoś jest zainteresowany, to sobie filmik zatrzyma oraz będzie tutaj mógł sobie wszystko przeczytać. A my przejdźmy do rzeczy najważniejszej, czyli zobaczymy, co w tym pudełku jest. Z tego co wiem, to nigdy nie miałem też produktów żadnych Razera, więc opinii o tym nie mogę powiedzieć, ale zauważyłem, że większość opinii o Razerze to jest od osób, które nigdy nie miały styczności z Razerem, a hejtują byle hejtować, jak to w Polsce bywa. Ale powiem Wam tak, jeśli to jest mój pierwszy produkt Razera, możecie być pewni, że jeśli ta myszka będzie po prostu słaba, zepsuje mi się po jakimś czasie, to na pierwsze co zrobię, to oczywiście gdzieś tam będzie jakaś opinia w internecie o tym, gdzieś na Facebooku. Powiem Wam, że nie kupujcie tego, bo faktycznie, tak jak ludzie piszą, jest to słabe. Ale dopóki nie sprawdzę, dopóki sam się nie przekonam osobiście, że coś jest słabe, to po prostu nie będę wyrażał opinii na ten temat. Żeby doskonale zrecenzować myszkę, trzeba by było używać jej dosyć dużo, ponieważ większość recenzji na internecie jest robiona na zasadzie: dostaję myszkę, pogram sobie 2 tygodnie i już jest recenzja. Jak poczytacie sobie jakieś opinie osób, które myszki używają, to tak naprawdę myszka, czy jest dobra, czy jest zła, to się okazuje po roku, jak po roku mniej więcej może paść albo nie paść. Tak więc pod tym względem tutaj, no myślę, że jak będę używał, to będę na bieżąco mnie pytajcie, jak tam się użytkuje tą myszkę, na wtedy coś będę mógł powiedzieć. Pierwsze co to mamy, naklejki od Razera, które się tak tutaj mienią. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest jakaś tutaj... Co tu mamy? Tutaj mamy jakieś karty. Mamy całe sprzęcie od Razera. Podoba mi się też klawiatura od Razera. Też ja nie chciałem przesadzać z ceną myszki. Ja myszkę używam po prostu do komputera, mówię, do CS-a sobie będę używał oraz do jakichś tam kilku gier. Nie chciałem też przesadzać jakąś z ceną i kupować jakichś droższych myszek. Ja tutaj sobie stwierdziłem, że jak mam kupować jakąś myszkę, to gdzieś tak w granicach 250 zł. No i tyle kosztuje Deadader, tyle kosztuje Senai, czy też tyle kosztuje Zowi, nie? Takie są to mniej więcej ceny.
Tu mam jakąś, nie wiem, książeczkę informacyjną. Fajnie to wygląda. A mamy instrukcję jakąś obsługi, jak podłączyć myszkę pod USB, nie? Jestem ciekawy, czy ktoś z tego korzysta w ogóle. Naprawdę. No, nie wiem, no, mogą być takie osoby, które nie wiedzą, gdzie myszkę podłączyć, nie? Podłączą jeszcze, będą próbowały podłączyć pod te stare wejścia, które kiedyś na myszkę były. Dobra, tu mam jakąś książeczkę od Razera. No i sama mycha. Pierwsze, co się tutaj rzuca w oczy i się z czego cieszę. No, ja już widziałem wszystkie myszki, miałem okazję już podotykać w sklepie, bo mówię, na tym mi zależało. Właśnie każda mi leżała w dłoni oprócz Zowi. Chociaż może bym się do niej przyzwyczaił po czasie. Tak więc dobra, tu mamy jakieś takie zielone pudełko, które fajnie wygląda. No i mamy tą mychę. Jak tam widzieliście, wam mówiłem, jest to myszka dla osób praworęcznych. Jest ona tak wyprofilowana właśnie, że jest ona dla osób praworęcznych. No i znakomicie mi się trzyma w dłoni. Tak samo Sena i tak samo było naprawdę świetną mychą pod moje dłonie. Mamy te dwa przyciski. Mamy logo Razera. Na końcu wam wstawię jakiś tam jakiś filmik wieczorem nagrany, jak właśnie ta mycha się świeci, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda. Kabel oczywiście mamy z fajnym oplotem, nie będzie się gdzieś tam zaginał nam, nie będzie się, nie uszkodzi się po prostu. Mamy też pozłacaną końcówkę, tu też jest logo Razera. Jest to myszka na USB 2.0. Tak ona wygląda. Mam nadzieję, że wszystko jest tutaj widoczne dla was. Tak wygląda tutaj pod spodem. Jest to myszka lekka dosyć. Jeszcze będę musiał też zainwestować pewnie jakąś podkładkę, ponieważ ja mam taką twardą podkładkę pod mychę, a zdecydowanie lepiej i komfortowo mi się użytkuje myszki właśnie w takich podkładkach normalnych, tych takich miękkich. W sklepie też testowałem te wszystkie myszki na tych podkładkach miękkich i muszę sobie jakąś tam kupić. Tak więc tak wygląda to wszystko. Ja wam jeszcze może tu przybliżę, pokażę, jak to wszystko się prezentuje. A więc to by było chyba tyle, jeśli chodzi o unboxing. No mówię, jeśli jakieś będziecie mieć pytania do mnie, to zadawajcie mi je. Tylko wiecie co, no to tak jest, tak jak wam mówiłem, nie? Ja wam nie jestem w stanie zrecenzować myszki w miesiąc. Myszkę trzeba używać i to dużo, aby ją po prostu tutaj maksymalnie wykorzystać i sprawdzić, jak ona będzie działała po roku, bo to jest najważniejsze, tak? Ma tam gwarancję chyba na 2 lata, więc tyle powinna wytrzymać. Mówię też, ciężko jest, bo są takie osoby w internecie, które mówią, a popsuła mi się jakaś tam myszka od Razera, no to Razer już jest B, nie? I już nie będę kupował myszki od Razera. No tak, jest coś takiego jak zniechęcenie się po prostu, ponieważ nam się popsuła myszka. Ja też miałem myszkę od Logitecha, którą wysyłałem na gwarancję już chyba 3 razy, nie? I no, wiecie, to, że mi się popsuła myszka 3 razy, to nie znaczy, że Logitech jest słabą firmą, tak? Była to fajna mycha, no popsuła się 3 razy, 3 razy była wysyłana na gwarancję, Logitech dosyć szybko, sprawnie tą myszkę mi naprawił. No ale mówię, ja się jakoś zniechęciłem do Logitecha, ale to nie znaczy, że teraz będę mówił, że jaki Logitech jest zły, tak? Więc pamiętajcie, że jak czytacie opinie, to szukajcie opinii osób, które miało kilka myszek już w swojej karierze, powiedzmy to, oraz użytkowali tą myszkę co najmniej rok, aby tutaj jakąś opinię o niej wystawić. Bo mówię, jeśli chodzi o jakieś bariery w myszkach i tak dalej, no to wiadomo, to można ocenić od razu, ale jeśli chodzi o trwałość myszki, bo to chyba jest też bardzo ważne, no to trzeba ocenić dopiero po dłuższym czasie. Więc pytajcie mi na bieżąco, jak tam mi się sprawuje ta myszka, wtedy będę mógł wam coś ciekawego opowiadać. Jakieś recenzji nie planuję na swój kanał nagrać tej myszki, więc to tylko tyle, jeśli chodzi o ten unboxing. Mam nadzieję, że jeszcze będę miał kiedyś wam okazję jakiś sprzęt od Razera pokazać. Na pewno nie pokażę mikrofonu, na pewno nie pokażę słuchawek, bo jakoś do mnie nie przemawiają, ale cały czas napalam się na klawiaturę od Razera. Być może kiedyś sobie ją zakupię i wam pokażę jakiś unboxing. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i czekajcie na kolejne materiały na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!